Rzeczy, których dr Bright nie ma prawa robić w fundacji SCP, część trzecia. Dr Bright nie jest O5J. Jak na razie taka funkcja nie istnieje. Dr Bright nie ma prawa dawać SCP-239 żadnych książek Harry'ego Pottera. Coś ty narobił! Dr. Bright nie ma prawa używać SCP-141 do wystawiania mandatów za złe parkowanie. Dr. Bright nie ma prawa wysyłać niczego do przeszłości, przyszłości lub innego wymiaru. Dr. Bright nie ma prawa oskarżać ludzi, że są jego kopiami, by poddać ich terminacji, chyba że naprawdę są jego kopiami. Dr. Cliff nie ma prawa przekonywać ludzi, że Dr. Bright jest jego kopią. Dr. Bright nie ma prawa umieszczać kubka orgazmu z SCP-294 w SCP-914 na ustawieniu bardzo precyzyjny. Dr. Bright nie ma prawa używać SCP-294 do tworzenia kubka memetycznego orgazmu i używania go w światowej telewizji. Dr. Bright nie jest upoważniony do używania SCP-294 w celu stworzenia żadnych orgazmów memetycznych, czuciowych ani innych. W związku z rezultatem zamówienia kubka, dobry Boże, nie! Dr. Bright nie ma już prawa używać SCP-294 bezpośrednio lub poza warunkami testowymi. Ponieważ poprosił innego pracownika, by zamówił kubek Explodium z SCP-294, by zobaczyć, co się stanie, Dr. Bright nie ma prawa prosić innych o skorzystanie z obiektów SCP dla niego, niezależnie jak pouczający, zabawny lub pomocny byłby wynik. Jedynym wyjątkiem jest tu SCP-963. Dr. Bright nie ma prawa robić, akceptować, ani czerpać korzyści z zakładów uwzględniających koniec świata klasy XK. Dr. Bright nie ma prawa czytać dokumentów zarażonych przez SCP-732 razem z SCP-239. Mobilna formacja operacyjna Lambda 2 została wysłana w celu pojmania Chowder Cliffa. Dr. Bright nie ma prawa organizować, autoryzować, ani tworzyć w żadnej formie derb demolki fundacji, wykorzystując 2383J, 708, 666J, 2558J, 1543J, 2041J, 2103J, 968, 462, 115 i 225 jako wielki finał. Nie! Po prostu nie! Nawet jeśli będziesz rzucał tym w 682, udając, że to próba terminacji! Dr. Bright nie ma prawa korzystać z interkomu w ośrodku 19, bo ogłaszać, że wygrał grę. Wiecie co? Dr. Bright po prostu nie powinien mieć dostępu do interkomu bez względu na przyczynę. Przenigdy. Dr. Bright nie ma prawa prosić o dostęp do wszystkich sześciennych SCP, by zbudować jakikolwiek fort. Dr. Bright nie ma prawa kazać nikomu infiltrować damskiej przebieralni. Dr. Bright nie ma prawa grać w gorącego ziemniaka, używając SCP-963. Dr. Bright nie ma prawa aranżować, planować, reklamować, promować, a nie sprzedawać biletów na walki w klatce pomiędzy Ablem i SCP-182. I jakimikolwiek innymi SCP. Nie obchodzi nas, ilu O5 na to zgodzi, ani ile razy miał to miejsce w przeszłości, dr Bright nie ma prawa głaskać SCP. Dr. Bright nie ma prawa łączyć ciał zarażonych przez SCP-008 z SCP-217. Dr. Bright i dr Cliff nie mają prawa uczestniczyć w badaniach i jakichkolwiek czynnościach wykorzystujących 150 litrów, więcej niż pół kilo, jakąkolwiek ilość kauczukowych piłeczek. Ponadto, wcześniej wspomniani nie mogą nakłaniać, szantażować, zmuszać personelu klasy
nikogo, by wykonał tę czynność za nich. Wyzwanie przyjęte nie jest wymówką dla niczego. Dr. Bright nie ma prawa wynajmować SCP-002 nawet, zwłaszcza z możliwością wykupienia. Dr. Bright nie ma prawa przebierać się za Józefa Stalina i zasadzać się na agenta Stelnikowa w korytarzu. Właściwie, dr Bright nie powinien mieć prawa do ubrania się jak jakikolwiek komunistyczny dyktator. To nie może się dobrze skończyć! Dr Bright nie może mieć dostępu do menu stołówki ponad jeden dzień z wyprzedzeniem. 6 godzin z wyprzedzeniem. Nigdy, jak również nie może nikogo prosić, by zrobił to za niego pośrednio czy bezpośrednio. Dr Bright nie może sprowadzać dzieci do drzewa wszystkiego. Dr Bright nie ma prawa pożyczać SCP-159 do swojego biura. Dr Bright nie ma prawa zbliżać się do napojów gazowanych, mając sobą mentosy. Ostatnim razem, jakimś cudem, udało mu się wywołać trzęsienie ziemi na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych. Dr Bright nie ma prawa brać odpowiedzialności za trzęsienie ziemi i inne katastrofy naturalne, dopóki rzeczywiście nie jest za nie odpowiedzialny. Dr. Bright nie ma prawa prowokować nowego personelu ani nikogo do grania w Gdzie jest Bobas z SCP-569 lub SCP-173. Zamawiając coś online, wyślij to do skrytki pocztowej, a nie prosto do środka 19. Już 3 listonoszy pojawiło się przed naszymi drzwiami. Jak w ogóle nas znaleźli? Dr. Bright nie powinien dawać wskazówek, jak dotrzeć do środka 19 osobom spoza fundacji. Dr. Bright nie ma już prawa podawać drogi do środka 19 ani gdziekolwiek, nawet zwłaszcza personelowi fundacji. W fundacji SCP nie ma takiego stanowiska jak naczelny defenstrator. Nieprawda. Agent Cliff nie ma prawa tworzyć nowych stanowisk. Każda propozycja specjalnej czynności przechowawczych zawierająca frazę "ogromny robot" będzie automatycznie odrzucana. Przemoc nie jest tym samym co moc, więc używanie jej nie czyni z doktora Brighta Jedi. Dr. Bright nie ma prawa używać SCP-914 do tworzenia przedmiotów z Team Fortress 2. Tak, Medigun byłby przydatnym narzędziem dla personelu medycznego fundacji. Nie, nie będziemy marnować więcej SCP-500, by próbować taki stworzyć, zwłaszcza po SCP-427. Dr. Bright nie ma też prawa używać SCP-914, by tworzyć przedmioty z Minecraft. Dodatkowo twój diamentowy kill-off został skonfiskowany. Dr. Bright nie ma prawa mówić swoim przyszłym hostom: już niedługo cię rozpromienię. I nie może mówić nikomu: Possession is 9 Thieves of Law. Dr. Bright nie ma prawa mówić o pracownikach klasy D jako dodatkowych życiach. Dr. Bright nie ma prawa wysyłać SCP-1004 w wiadomościach e-mail. Bez względu na oszczędność energii, żaden produkt SCP-158 nie może być wykorzystywany jako oświetlenie. SCP-001 nie jest penisem doktora Brighta. Młot nie jest jego penisem. Doktor Bright nie ma prawa używać swoich genitaliów w celach konstrukcyjnych. Dr. Bright posiada zdolność transferu świadomości i artefakt SCP-963. Nie posiada on laserowych oczu, laserowych nozdrzy, laserowego zielonego, ani czerwonego, żadnego pierścienia latarni, szkieletu z adamantium, Andulira, Mjolnira, mapy prowadzącej do całego złota nazistów, starożytnego medalionu, kopii Necromonikonu,
wersji Necromonikonu Króla Jakuba, cybernetycznych implantów w żadnej formie, Dragon Zorda. Nie mam pojęcia, jak to zrobiłeś. Odłóż to! Siódmego elementu harmonii, niezawodnego georadaru, niezawodnego żydoradaru, dotyku, mocy, sekretu, telepatii, telekinezy, oryginalnego filmowego modelu, żadnego fikcyjnego statku kosmicznego, elitarnych skilli hakerskich, szóstego zmysłu, umiejętności rozróżnienia masła od... Nie wierzę, że to nie masło! Jeżeli obecna forma doktora Brighta zostanie zauważona w pobliżu arsenału bez wyraźnej zgody, zainicjować protokół ewakuacji. Doktor Bright nie ma prawa testować SCP-826 przy wykorzystaniu jego autorskiego komiksu zatytułowanego Doktor Bright i 79 dziewic. Magazynu Playboya też nie. Ani czegokolwiek. Doktor Bright to genius! Zaraz drugi po mnie! On i ja to ziomalgi, lol! Doktor Bright nie ma prawa dawać SCP-732 dostępu do tego dokumentu. Poprawka. Dr. Bright nie ma prawa dawać dostępu do tego dokumentu żadnemu SCP bez zgody O5. Dr. Bright nie ma prawa mówić nowym pracownikom klasy D, że SCP-439 uciekł do baraków. Dr. Bright nie ma prawa przekonywać innych pracowników, że oni tak naprawdę są doktorem Brightem. Dr. Bright nie ma prawa wyzywać SCP-082 na konkurs w piciu. Nawet jeśli jest przekonany, że może wygrać. Nigdy nie rozdawaliśmy wakacji na Jamajce. Dr. Bright nie jest za to odpowiedzialny, a SCP-342 nie jest fundacyjnym bonem wycieczkowym. Dr. Bright nie ma dostępu do SCP-243 bez ścisłego nadzoru. Myślę, że wszyscy pamiętamy wielką migrację zabawek erotycznych z 2011 roku. Dr. Bright nie ma prawa wyzywać doktora Geralda na wyścig związany z jakimkolwiek typem pojazdu. Aktualizacja. Dr. Bright nie ma prawa wyzywać doktora Geralda na wyścig związany z czymkolwiek. Dr. Bright nie ma prawa dostępu do infolinii działu IT. Ani dostępu do bazy danych działu IT. Nie ma dostępu do żadnego sieciowego wyposażenia należącego do działu IT. Dr. Bright nie ma prawa przenosić próbek SCP-1361 na fundacyjne przyjęcia, grille lub charytatywne zbiórki jedzenia. SCP-963 nie jest klejnotem duszy i podpisanie kontraktu z doktorem Brightem nie zmieni cię w magiczną dziewczynę. Nawet jeśli dołączy kostium magicznej dziewczyny. SCP-137 nie może być nigdy używany na zabawkach erotycznych. Pod żadnym pozorem Dr. Bright nie ma prawa ponownie użyć SCP-137 na figurkach z Warhammera 40 000. Nawet jako próby terminacji SCP-682. Ani czegokolwiek wyprodukowanego przez Wondertainment. Nie ma prawa wciągać Abla w sprzeczki z trollami na forach. Dobra, na razie starszy. Kolejna część tego materiału pojawi się za jakiś czas na moim kanale.